Brytyjski wywiad przekazał, że w ciągu ostatnich dni Ukraina zintensyfikowała swoje działania ofensywne na północnym wschodzie kraju. Jednostki dokonują powolnych postępów na co najmniej dwóch kierunkach na wschód od linii rzek Oskoł i Doniec, gdzie umocniły się one po wcześniejszym natarciu na początku miesiąca. Dodano, że ciężkie walki trwają również w rejonie Chersonia, gdzie rosyjskie siły na prawym brzegu Dniepru pozostają bezbronne. Ponadto Rosja kontynuuje nieudane próby ataku w kierunku Bachmutu. Ukraina może wkrótce zostać zaatakowana z terenu Białorusi. Takie informacje opublikowała białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa. Przekazała, że w kraju trwają przygotowania do utworzenia kolejnego frontu walki z Ukrainą. Dodała, że dodatkowe siły z kierunku północnego byłyby dla Ukrainy dużym problemem. W tym samym czasie w wojskowej bazie lotniczej w miejscowości Moczuliszcze w obwodzie mińskim rozpoczął się niezapowiedziany sprawdzian gotowości bojowej i mobilizacyjnej, przekazał białoruski MON. Sprawdzian ma trwać przez najbliższy miesiąc. Działania odbywają się w ramach planu przygotowania sił lotniczych i wojsk obrony przeciwlotniczej. Rząd Estonii zarządził przeprowadzenie 6-dniowych manewrów wojskowych, w których przeszkoleni zostaną rezerwiści. Dowódca 1. Brygady Piechoty nadzorujący ćwiczenia poinformował, że rezerwiści są szkoleni z obsługi każdego rodzaju broni dostępnego w arsenale, a w ostatnim etapie zostaną wcieleni do plutonu. Wszystko po to, by na wypadek agresji Rosjan Estonia była gotowa do odparcia pierwszych ataków wroga. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.